Cześć, z tej strony BN23, witam was w 11 odcinku serii Kingdom Rush Lore. I zgodnie z obietnicą dziś przyjrzymy się postaci Lorda Blackberna, czyli głównego bossa mini kampanii z Kingdom Rush 1, która nosi tytuł Klątwa Zamku Blackburn. Niegdyś był to wielki szlachetny rycerz, ale jego tęsknota za polem bitwy, za walką ze złem Doprowadziła do zepsucia jego oraz jego ziemi. Ale o tym powiemy sobie później. Najpierw zacznijmy od omówienia wyglądu, a także mocy tej postaci. Lord Blackburn jest duchem, ale mimo wszystko ma na sobie zbroję. I to nie byle jaką zbroję. Zbroja jest naprawdę bardzo potężna. Jest to drugi najciężej opancerzony boss w Kingdomie, jeżeli chodzi o gry. No i ogólnie jest to jeden... No bardzo widać, że jest mocna ta zbroja. Składa się ona też z potężnego roga tego hełmu. Praktycznie każda część, nazwijmy to, no, no nie ciała, ale tak jakby no cała część, każda Cząska Lorda Blackburn'a jest tą zbroją pokryta, osłonięta, e, zabezpiecza go przed różnymi atakami. Jeżeli chodzi o broń, no to dzierży on w ręku potężny topór wojenny. E, jak widzicie, tutaj mamy porównanie ze zwykłym człowiekiem e, Lord Be Blackburn. E, tak jak zresztą większość bossów w Kingdomie, większość antagonistów i tych omawianych przeze mnie już w odc na odcinkach i tych, co będą dopiero omawiani, swoimi gabarytami znacząco przerasta e, zwykłego przedstawiciela rasy ludzkiej, elfickiej, czy krasnoludzkiej, czy orczej. E, no i dzierży on potężną właśnie siekierę, topór wojenny. E, no taki żołnierz to jest dla niego żadne wyzwanie. Takim toporem potrafi też pokonywać bez problemu myślę większych wrogów. Dodatkowo chroni go potężna zbroja, także tutaj ataków fizycznych mu zbytnio nie zadamy. Na ataki magiczne, też jest no wiadomo, że mniej odporny, tak? Każda postać musi mieć jakieś słabości, ale mimo wszystko, jest naprawdę no bardzo pancerzony. Prawdziwy czołg można powiedzieć, wśród postaci z Kingdom Rush'a. No, i tutaj omówiliśmy właśnie wygląd. Umiejętności też omówiłem, po części tutaj nawiązałem do tej broni, do walki wręcz, niegdyś był rycerzem, także walka wręcz to jego domena. Jeżeli chodzi o po pozostałe moce, no to należy też dodać: czy znaczy tutaj też jako duch zapewne posiada jakieś moce magiczne? Jest to bardzo możliwe. Natomiast no, jakoś też tak specjalnie chyba ich nie pokazywał, jak dobrze pamiętam, więc tutaj nie będę się tak rozpędzał w tym kierunku. No, sam jego już wygląd na pewno budzi grozę na polu bitwy to też jest spory atut. No, że widząc takiego kolosa opancerzonego, na pewno taki zwykły żołnierz Królestwa Lineri, no, czuł strach, niepokój. I to też działało tutaj na korzyść Blackburn'a. No i myślę, że tutaj nie ma co już dłużej ciągnąć. Zaraz omówimy historię lorda Blackberna, a także jego miejsce zamieszkania, można powiedzieć, to gdzie stacjonował, gdzie rezydował. Tak, jeszcze wcześniej zacząłem o tym mówić. Lord Blackburn, mimo że wydaje się, że jest duchem, no to przemieszcza się normalnie, nie lewituje nad ziemią, przemieszcza się na nogach także. Ja bym go po prostu może sklasyfikował też jako taką, po prostu taki mm, byt magiczny, no, bo jednak można mu zadawać obrażenia e, magiczne, tak jak zwykłemu duchowi, ale też można zadawać mu obrażenia fizyczne, e, co raczej no, nie jest taką cechą dla duchów. Wiadomo, że te obrażenia fizyczne, no to patrząc na jego zbroję, no tak, jest potężny, no to nie będą mu tak dużo robiły, ale, mimo wszystko, jest bardzo możliwe, żeby mu takie obrażenia zadać. E, także tutaj, takie jeszcze, żeby rozwiać wątpliwości, dopowiedzieć to, to właśnie chciałem też do tego nawiązać i e, wyjaśnić tę kwestię. E, tak jak zacząłem już wcześniej mówić, e, Lord Blackburn był niegdyś. Szlachetnym, znamienitym rycerzem, tak? Eee, walczącym za swoje królestwa, swoją ojczyznę, eee, bohaterem swojego ludu. Postępował na pewno też według kodeksu rycerskiego, według pewnych zasad. Eee, natomiast tak bardzo tęsknił za tą walką, za wojnami, że to do, doprowadziło go na ścieżkę zła. Eee, no, niestety nie mamy wyjaśnione, jak tak Dokładnie do tego doszło. Natomiast, jeżeli chodzi o samą postać Lorda Blackberna, ja wymyśliłem na jego temat swoją taką własną teorię autorską, którą przedstawię jeszcze w dalszej części materiału. A teraz przejdziemy do omówienia lokacji, którą zamieszkiwał, w której dezydował, w której mamy starcie, jeżeli chodzi o grę z Lordem Blackbernem. Jaką jest Zamek Blackburn? Także tutaj w nazwie nie ma żadnej e, niespodzianki. Zamek Blackburn to stara, zrujnowana e, forteca no, w opłakanym stanie, ale mimo wszystko swoją ostoję. Znalazły e, tu duchy, e, upiory, wiedźmy, szkielety e, i inne tego typu stwory. No i oczywiście Lord Blackburn, e, który im przewodził. Wojsk Linerii, a właściwie wojsk, jedni z żołnierzy wojsk Linerii i ich sojuszników po przybyciu do zamku Blackburn na przedpolu Blackburn wypowiedzieli takie oto słowa: Smutek ogarnia nasze serca, gdy patrzymy na poległego mistrza. Lord Blackburn tak bardzo tęsknił za mocą walki ze złem, że zepsuło go to, pogrążając jego ziemię w uścisku ciemności. Niestety nie można go uratować, ale przybyliśmy w samą porę, by uratować dobrego króla Banskiego przed powieszeniem. Generale, dzierżysz klucz do pokoju między królestwami. Pokonaj lorda Blackberna, a być może śmierć damu mu miarę odkupienia. E, także niestety, no, te mroczne moce, e, które więziły lorda Blackburn'a w, w tej jego formie, może wskazały go na to potępienie. E, no właśnie, no nie wiemy tak bardzo dokładnie co, e, jakie wydarzenia e, sprawiły, że Lord Blackburn stał się zły, tak? E, stał się kim tym, kim tym jest, e, tak? E, jak, jak go poznajemy w Kingdomie, natomiast mam swoją pewną e, teorię e, dotyczącą, tutaj się zaplątałem trochę w słowach, przepraszam, e, dotyczącą Lorda Blackburna i już ją przedstawiam. Generalnie mam taką teorię i uważam, że Lord Blackburn mógł być jednym z generałów i e, najlepszych rycerzy e, księcia Trinstara e, i um, Umbara umbra, tak, umbra, e, z królestwa Valardul. E, tak samo jak e, Jack Lantern mógł być e, jednym z ich najlepszych rycerzy. E, o kim mówię, mając tych, te książęta. Tego jednego i drugiego księcia na myśli? Oczywiście o pradawnych duchach e, z Kingdom Rush Vengeance. Co popiera moją teorię? Antyczne duchy, pra, pra, jak to woli, pradawne duchy, e, prawdopodobnie z, nie wiem czy nie zamieszkiwały albo terenu podobnego, e, albo nawet i tego samego, gdzie położony był zamek Blackburn. O czym świadczyć może to, że przed e, zamkiem, gdzie mamy duchy, jest e, posąg lorda Blackberna, to po pierwsze, albo postaci bardzo podobnej do niego, ale myślę, że to może być on. A dodatkowo, e, kolejnym takim mocnym argumentem popierającym tę teorię jest to, że na planszy tej mamy fragmenty zbroi lorda Blackberna. Które prawdopodobnie zostały po pokonaniu go we wcześniejszych wydarzeniach, które miały miejsce podczas gry Kingdom Rush 1. Także myślę, że Lord Blackburn mógł być powiązany z tymi mrocz, pradawnymi duchami i z tymi mrocznymi mocami, które te pradawne duchy zamieniły w takie byty, jakimi poznajemy je w Kingdom Rush Vengeance. Uważam, że jest to ciekawa teoria. Możecie napisać. Co, nie, co o niej sądzicie, ale myślę, że ma to sens i łączy się fajnie w spójną całość I, i tak może być natomiast jeżeli chodzi o ciekawostki jeszcze tutaj związane po części z Lordem Blackburnem ale jednak bardziej z, z zamkiem Blackburn no to niebieska flaga w prawym dolnym rogu mapy wygląda tak jak flaga Gondoru z Władcy Pierścieni także mamy nawiązanie po raz kolejny w uniwersum Kingdoma do innego uniwersum no, i w górnym rogu widać Króla Banstiego, który ma zostać ścięty. To już akurat tutaj yy, nawiązanie do tego, do wydarzeń z Kingdom Rush 1. No i co, i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o postać lorda Blackberna. Uważam, że to jest naprawdę fajna postać, chociażby z wyglądu naprawdę fajna, fajnie wykonana zbroja. Yy. Jest to z, chyba z moich ulubionych bossów a na pewno ulubiony na równi z weznanym boss może jeszcze z weznanym i Relghaz boss y, chociaż, tak jak miałbym patrzeć y, wizualnie to jeszcze Mekonit i Green y, są fajnymi bossami w Kingdom Rush 1 w ogóle w Kingdom Rush 1 też mimo wszystko mamy tych bossów fajnych ale tak patrząc jeszcze na inne aspekty no to myślę, że obok weznana mój ulubiony antagonista z Kingdom Rush 1 i bardzo ciekawa postać, tak? Kolejny bohater, taki upadły, upadły rycerz, e, ponieważ no był niegdyś wielkim bohaterem, a skończył jako złoczyńca, tak? Aż się przypomina cytat. E, niestety nie pamiętam, z jakiego to było filmu, ale pamiętam, słyszałem jakiś taki cytat, że albo umierasz szybko jako bohater, albo żyjesz wystarczająco długo, by zostać złoczyńcą, czy coś takiego. No nie kurczę, może ktoś w komentarzu będzie wiedział. Ale właśnie taki cytat mi się przypomniał. No Lord Blackbird niestety stał się zły. No nie znamy jego przeszłości tak dokładnie jego działań jako tego rycerza. No szkoda, ale mimo wszystko uważam, że jest to bardzo klimatyczna postać i i warta uwagi. No, i czekaliście też na odcinek o Blackburnie. Tam pisało kilka osób, że, że fajna postać. Także to by było na tyle. Do wyników ankiety nie będę się odnosił, bo Blackburn był w tej samej ankiecie co e, Pajęcza bogini, gdzie mieli prawie tyle samo punktów, prawie tyle samo procent zgromadzili na swoim koncie. E, w kolejnym odcinku będzie chyba zwycięzca kolejnej ankiety, albo jeszcze dam odcinek o. Murglun, bo tak w sumie e, przygotowałem się i naprawdę uważam, że to e, fajnie wyszło e, to, co przygotowałem. Ale to zobaczę. Także albo 12 odcinek będzie dotyczył Murglun, albo będzie dotyczył postaci, która wygra ankietę, którą dam po, po dodaniu odcinka o Lordzie Blackbernie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, także trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć!